Cześć, jesteśmy na Zadupiu dzisiaj. Dzień dobry. Przyjechaliśmy działać w szklarni w folii. Zaraz się wszyscy przyjedą i Adrian pierwszy. No i co robimy? No pomidory dzisiaj głównie ogarniamy i zobaczymy co dalej. Taki jest plan. Jest ciepło, mamy katar. Ja jeszcze nie mam. Nie w ogóle, a ja. No i pokażemy wam co tam słychać tutaj. O, patrzcie, tutaj z sukcesów hodowli wyrosła jeżówka, taka piękna i wielka i będzie miała dużo kwiatów w tym roku. Bardzo się z tego cieszę. A kolejnym sukcesem są mieczyki, których nie wykopałam, a wszyscy mówiliście, że jak nie wykopałam, to mi nic nie wyrośnie. Ale wyrosły, widzicie? Cały rząd tutaj jest mieczy. Podzieliliśmy się robotą. Adrian wiąże jatne sznurki. Proszę. Bo ogarnęliśmy, znaczy w większości Adrian ogarnął pomidory, ja poucinam sznureczki i wszystko już jest przyczepione, jak widzicie. Teraz będziemy próbować ogarniać nawadnianie kropelkowe, które robimy już 3 tygodnie. No. Coś chcesz powiedzieć? Jakiś plan działania masz? Nie ma. Chyba nie ma. Chyba lecimy na YOLO. Co ma być, to będzie. Elo, elo, 520. No co, ja chcę ci rurki położyć. Prościej być nie może. No, także możecie teraz podziwiać folię w pełnej krasie. Bez Adriana w środku. Ja zrobię zdjęcie na Instagrama. Chcecie, to zapraszamy, Dziki w Ogrodzie na Instagramie. Tam możecie też do nas pisać, w miarę możliwości odpisujemy. To co tam masz za elementy? Nie wiem. Wąż. Wąż i... I wąż. I złączki. I wąż. Przygotowanie jest, gorzej z tym, z wykonaniem pewnie. Jak ja mówiłem, że to zrobię? Nie wiem. Musisz obejrzeć film Rudej, żeby wiedzieć. Jak nie robić? Nie wiem, czy wy to widzicie, ale tu jest projekt na tej zrębce. To tak słabo widać. Jest projekt, teraz tylko potrzebne jest jeszcze wykonanie tego projektu. Mamy tutaj inżyniera, który będzie składał, także... Zobaczymy. Teraz zachodzą procesy myślowe. Czy ty jesteś jakimś narratorem? Tak. Z kamerą wśród zwierząt. I ty jesteś jedynym z nich. Te dziurki w ogóle nie będą tam, gdzie pomidory, chociaż może. Chujowy wąż. Nie, bo to się... Ja powinienem posadzić te pomidory pod tutaj... No wiem, rozumiem, pod nawadnianie. To, gdzie są te rurki. Ale na coś dziurki. Musimy zwalić winę, nie? No to akurat... Tej złączkę pierwszą. Którą? Ten trójnik jeden daj, o. Ten górny? No nie. Ten? Nie. Ten? W drugą stronę, ten? O. To pod tego zaczniemy. Proszę. Trzeba napluć. Ty byś tylko pluł. Nasmarkać lepiej. Tego przynajmniej mamy dużo dzisiaj. Sorry.
Ale zduszno tu znowu. Chodź tutaj, przydasz się na coś. Ja? No, szybko. Do życia. No. Stań na tym. No. I to musisz mi tam puścić, nie? To wymienia się na serce. W tym miejscu? W miarę wypadają te już pomidory, ej. No w miarę. A gdzie są te nożyczki? Ja nie mam. Ty miałeś ostatni. Czekaj, czy nożyczki dobrze? Tu są dziurki. Tu są. Tu są. Normalnie. Nożyczki szkolne, kurwa. Znowu nie przyrząd, bo to nawet nie wiem. Powiedz naszym widzom, co tam ustawiłeś. Ciekawego. Chciałem, żeby się podlewało co 3 dni o 20 przez godzinę, to on ustawił, że się będzie podlewać w środę, sobotę i niedzielę. Przeczytaj instrukcję. Oczywiście, że nie. To jest jeszcze taki dynks. No dobra, na razie zrobimy tak. Idziemy do tyłu. Powiedz, co się wydarzyło. Nie mam złączek. Więc Adrian patrzy, czy najbliższy ogrodniczy jest czynny i do której jest czynny. No jest, do 17. No to zdążymy, to lecimy, tak? To lecimy. Patrzcie, jaką dziunię mamy. Jest gruba jak nie wiem co. Dziunia, co ty jadłaś, że taka gruba jesteś? Dziunia! I ona sobie tu siedzi w tych krzokach i co ja idę, to ona wyskakuje z nich. I co? Misja wykonana pomyślnie, panie Adrianie. Tak. Kupione to, co mieliśmy kupić, kupione. Przy okazji zjedliśmy obiad. O, tam też leży. A nie, to karta. A co, myślałeś, że co? Widzicie to? Coś się tu przepoczwarza. To było całe czarne przed chwilą. Już jest całe zielone. Nie mam pojęcia, co to jest, ale to jest magia. Patrz i wyjdzie. Fuck. A dzisiaj jeszcze zbiór ważnych rzeczy. Czyli cebula. Wieziemy trochę tacie i za nas tato wyrosła jak sklepowa normalnie ta biała. No i to już musieliśmy, bo mają kwiaty. Nie wiem, czy to widać, znaczy miałyby kwiaty. Idę zanieść do samochodu. Wlane jest jakieś 200 litrów niecałe i woda leci tak. Teraz zobaczymy, jak to działa. Jest niecały, teraz. Nawet jak w Mozerze jest niecałe 200 litrów wody, to bez tego czasomierza wystarczy to, aby kapało z samego końca każdej linii
skroplującej, tak. Czyli tak jak chciałeś. Pokaż tutaj też. Tutaj wiesz. Czyli nawet taka ilość daje wystarczające ciśnienie. Ale ten czasomyśl, nawet jak ma otwarty zawór, to woda ledwie ciurka i ledwie w ogóle przelatuje przez niego, a to dopiero dolecieć tutaj. Także to działa, ale automatycznie i tak nie będzie się podlewać. No chyba, że da się coś z tym zrobić jeszcze. Ja słyszę, że on klika, czyli zawór się w nim przełącza. Teraz jak włączę manualne podlewanie, słychać jak zawór klika i woda leci tak. Zamknę. Także to jest niewystarczające ciśnienie, aby zrobić cokolwiek. A czyszczenie sita? Sitko jest czyste. Jeszcze. Jak widać, bez tego leci sobie bardzo ładnie. Ile to ma przepuszczać wody? Jakie to ma niby ciśnienie? Możesz to jeszcze zresetować. Nie? No. Poczekaj. Dane techniczne. Max ciśnienie użytkowe 4 bary. To tutaj na pewno nie ma 4 barów. Wydaje mi się, że ten zawór jest za... Tu jest natężenie przepływu przy ciśnieniu wody około 4 bar, około 50 litrów minuta. No to tutaj na pewno tyle nie leci. Jak chcesz zresetować, nacisnąć przycisk kran i przycisk ten do włączenia. Razem przez 2 sekundy. I wszystko niby się do ustawień fabrycznych przywraca. No dobra, ale to nic nie da. Także jeżeli ktoś ma taki zawór, to powiedzcie mi, czy to jest jego normalne ciśnienie w pozycji otwartej. Bo jeżeli tak, to jest bezużyteczne, a jeżeli nie, no to oddam go na gwarancję. Może jakiś sprawny będzie sikał trochę lepiej. Czyli koncept jest przetestowany. Mauser podniesiony o jakieś 1,20 m daje wystarczające ciśnienie, aby podlać kropelkowo 3-metrowego foliaka. Chyba że kupicie sobie zawór z Lidla, to wtedy nie. Ja i tak go zaprogramuję i po prostu jak go napełnimy, to zapamiętam ile wody w nim jest i jak tu przyjadę następnym razem, to sprawdzę ile tej wody ubyło. Mam pompować z tej wody? Tak. Czyli mamy ustawione, żeby się co 2 dni podlewało o 19 przez godzinę. Pod tej oto jodły, która się przyjęła. Tu trochę brązowieje, ale tu wszystko to, co miało klapnięte, łącznie z czubkiem, to się podniosło. Także żyje i być może wyżyje.
Oby. No myślę, że szanse ma duże po tym, że to się wszystko podniosło z powrotem. Podlaliśmy ją jeszcze dzisiaj. I następnym razem też ją podleję. No. Jeżeli nie będzie jakiejś strasznej suszy latem, to powinno być okej. Okay. Także tym mniej żenującym akcentem chcielibyśmy zakończyć ten film. Pa. Do widzenia. Pewnie beka jak nagrywam. Nie będę. Otóż nalaliśmy 300 litry. Dalej to stoi. I jeżeli ubędzie 50, bo 50 na godzinę niby ma ten zawór przepuszczać i ustawiłem, że odlewanie na godzinę co 2 dni to musi być na zdrówko. Minimum 50 mniej to będzie znaczyło, że działa. O, jedź.